Prawie 8 milionów złotych będzie kosztował kolejny etap budowy zespołu szkół specjalnych przy ulicy Parkowej w Tymbicy. Starosta Piotr Chęciak oraz jego zastępca Adam Pieniążek podpisali w tej sprawie umowę z firmą Karpat Bud, która jest wykonawcą do zadania. Rozpoczyna się kolejny etap budowy zespołu szkół specjalnych przy ulicy parkowej w Dębicy. Nowy budynek usytuowany będzie na działce o powierzchni prawie 1,5 hektara sąsiadującej z zespołem szkół numer 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Koszt całej inwestycji oszacowano na blisko 24 miliony złotych. W grudniu ubiegłego roku zostały wybudowane fundamenty za kwotę blisko miliona 300 tysięcy złotych. Kolejny etap tej inwestycji ma rozpocząć się w najbliższych dniach i kosztował będzie blisko 8 milionów złotych. Została podpisana umowa z wykonawcą, z firmą Karpatbud. Cieszymy się, że udało się to zrobić w bardzo szybkim czasie, przeprowadzić całe postępowanie przetargowe. Trzech oferentów było: znaczy, ofertę trzech oferentów. Wygrała firma właśnie Carpat Boot. Oferta 7 900 000 złotych, Termin wykonania 15 grudnia 2019 roku. Wykonawca fachowy, około 119 inwestycji. W 13 latach jego działalności wykonanych, w tym centrum wystawowe na jasiące w Rzeszowie dla województwa podkarpackiego, więc bardzo poważna inwestycja. W ostatnim czasie, przed praktycznie tym dzisiejszym podpisaniem umowy, wykonanie zespołu basenów w Sanoku za blisko 50 milionów złotych. Z tego, co udało mi się dowiedzieć w Sanoku, bardzo są zadowoleni z wykonawcy. Jeśli chodzi o termin, jeśli chodzi o fachowość, więc myślę, że nie mamy się czego obawiać, i termin 15 grudnia, kiedy szkoła w stanie surowym zamkniętym zostanie oddana, przekazana nam oczywiście jako po, 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 po wykonaniu budowy, będzie dotrzymany. To czas najwyższy, żeby tę szkołę rozpocząć i czas najwyższy, żeby w jak najszybszym czasie dzieci i młodzież i rodzice mieli miejsce, do którego będą z przyjemnością przychodzić i w którym warunki będą zapewniały odpowiedni poziom edukacji. W sale w piwnicach stołówka mieszcząca się poniżej poziomu gruntu z oknami znajdującymi się na wysokości dwóch metrów, szatnia o powierzchni 3 metrów kwadratowych, brak ogrodu i placu zabaw boiska sali gimnastycznej, a do niedawna nawet windy, tak wygląda obecnie szkoła specjalna w Dębicy, w której na co dzień uczą się dzieci wymagające szczególnej troski. Jak twierdzi Piotr Chęciek starosta powiatu dębickiego, są to skandaliczne warunki nieodpowiadające. W ogóle obecnym standardom, wręcz uwłaczające godności uczniów, rodziców i pracujących w tej placówce nauczycieli oraz terapeutów. Znam tę szkołę z powodów osobistych. Kiedy zostałem radnym powiatu Dębickiego, postanowiłem za swój najważniejszy cel realizację, uznać realizację budowy, rozbudowy i przebudowy tej szkoły. Koncepcje były różne, ale wygrała w końcu ta, która jest najbardziej sensowna, czyli budowa nowego budynku. Otóż powód jest prosty. Obecna sytuacja lokalowa, obecne warunki panujące w tej szkole, po prostu uwłaczają godności zarówno tych dzieci, rodziców, nauczycieli tam pracujących i mnie jako mieszkańca powiatu. I po prostu no, nie mogłem dłużej patrzeć na to, jak wygląda ta szkoła. Trzeba mieć jednak możliwość, żeby do tej szkoły pójść, zobaczyć, w jakie warunkach dzieci się uczą. Nowy budynek został zaprojektowany na potrzeby ponad 300 użytkowników. W pobliżu obiektu powstaną także parkingi, boisko i plac zabaw. Uczniowie będą mieli do dyspozycji salę gimnastyczną, siłownię, sale rehabilitacyjne, salę do zajęć korekcyjnych oraz hydroterapii. Jak się dowiedzieliśmy. Nowy budynek szkoły specjalnej w Dębicy w stanie surowym ma być gotowy już w połowie grudnia bieżącego roku.